Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem w Yokohamie, w Chinatown, w chińskim miasteczku. Tu jest właśnie wejście, wschodnia brama. Jest to po japońsku tak zwane Seiryu, brama wschodniego smoka, który jest smokiem wiosny i symbolizuje prosperity. Dzisiaj mamy 15 czerwca 2022 roku. Na moim ostatnim filmiku zatytułowanym Maskarada z centrum Tokio ktoś mnie zapytał, kiedy ja kręciłam ten film. Ja wiem, że napisałam tam, czy powiedziałam datę, ale nie wiem, czy przekręciłam na 2020 rok. No wszystko jest możliwe. Także 2022 rok, bardzo data bieżąca. Dzisiaj przyszłam tutaj do Chinatown. To jest jedno z największych, trzech największych właściwie Chinatown w Japonii, oprócz Kobe i Nagasaki, które powstało w 1859 roku, kiedy to Japonia ponownie otworzyła się na świat i rozpoczęła oczywiście od międzynarodowego portu Yokohama. Yokohama się bardzo w ogóle rozwinęła w ostatnich latach, jest naprawdę bardzo piękna. I nawet szkoda, że tyle wycieczek ją pomija, wycieczek z Polski. Tu wystarczy jeden dzień, żeby zwiedzić to miasto. Ta nadmorska część jest bardzo nowoczesna. Ostatnio tam zrobiono jakaś muzyka niechińska trochę. Sklep z pamiątkami. Tam zbudowano właśnie taką kolejkę linową, która nad miastem się porusza. Bardzo, bardzo pięknie w ogóle, dużo jest tam sklepów, restauracji, kafejek. No ale ja najbardziej jednak lubię Chinatown. Przypomina mi dzieciństwo, kiedy oglądałam filmy z Louis de Finet. Mam tu na myśli film Żandarm z Nowego Jorku. Kiedy pierwszy raz pojechałam do Warszawy, nie wiem, że jako osoba świadoma, czy może miałam jakieś 15 lat, do mojej cioci, to pytałam, czy tu jest dzielnica chińska, dzielnica włoska i jeszcze jakaś inna. Bo wydawało mi się, że jak w filmach Louis de Finet są różne dzielnice. No ciocia mieszkająca na ulicy Brukselskiej, co prawda, niestety mnie rozczarowała. Stąd ten mój może sentyment, wiecie, do takiej dzielnicy. Teraz jest dosyć spokojnie, środa wieczór. Tutaj inaczej wygląda w weekendy, kiedy jest masa ludzi. Ale niemniej jednak jest bardzo kolorowo. Zobaczcie tu z drugiej strony. Dopiero się kolorowo, pięknie zrobi za chwilę, jak będzie zapadał zmrok. No tak szybko nie skończę pewnie mojego nagrania, więc jeszcze Wam pokażę Chinatown po zmroku. A dzisiaj przyjechałam tu między innymi dlatego, żeby Wam opowiedzieć o Chinach i chciałam, jest taki klimat trochę chiński. Wokół się rozlega język chiński, tutaj panie nawołują do restauracji. A pokażę wam, można w ogóle zjeść tutaj, można sobie wybrać. To jest taki szwedzki, chiński stół. Zobaczcie, tam jest ilość dań, z których można wybrać.
Ja później idę na kolację z moją koleżanką Japonką i chyba weźmiemy sobie zestaw z 130 dań. Będziemy wybierały, można jeść, ile się chce do upadłego. Też jest opcja picia do upadłego, dlatego może nie będziemy trenowały. Koleżanka w moim wieku. W ogóle koleżanka jest... może się dzisiaj uda z nią coś nagrać. Jest moją koleżanką, rówieśnicą, taksówkarką. Pracowałyśmy razem w firmie taksówkarskiej 4 lata temu. 4 lata się nie widziałyśmy, ale zaprzyjaźniłyśmy się. A ja ją lubię za jedną rzecz bardzo, między innymi. Bo jest chyba jedyną Japonką, którą poznałam przez te 20 kilka lat, która do mnie mówi po nazwisku. Dzisiaj myślę, że to zmienimy, już jej powiem, że wystarczy. Ale wiecie, dlaczego to doceniam? Dlatego, że Japończycy, Japonki, które nawet znają się dekady i przyjaźnią się podobnież, to mówią do siebie zawsze po nazwisku. A do nas, do cudzoziemek, cudzoziemców po imieniu. I tak samo w jakichś urzędach, w urzędzie miasta nagle: o, Fabiola, Fabiola, do mnie krzyczą. Myślę, czy my się znamy? No, ja wiem, mi to przeszkadza. Ja nie wiem jak innym, chyba nie tak bardzo jak mi, ale mnie to po prostu drażni, bo ja od razu czuję się inna. I ja się czuję jak piesek jakiś mały, którego tam Fabi, Fabi wołają, a mnie nie znają. Ja mówię: Fabi, to jestem dla przyjaciół, dla znajomych Fabiola. Ale nie tak, no. A ona do mnie, nazywa się Abiru, Abiru-san, to też jej nazwisko, zawsze do mnie mówiła Tsugami-san. No i to mi tak jakoś, mówię, jest jedyną Japonką. I poczułam się, że traktuje po prostu mnie na równi. A niestety nie odczuwam tego z innymi Japończykami. To znaczy, to nie jest jakaś dyskryminacja, się nie czuję wcale gorsza. To nie o to chodzi, ale czuję się inna. Ale ile można się czuć innym? Ja tu mieszkam większą część swojego życia. Japonię uważam za moją ojczyznę. No i nie bardzo chcę, żeby mnie traktowano ciągle jak jakiegoś obcego przybysza. Ale przepraszam za taki przydługi wstęp. Tutaj z Święty Mikołaj, zobaczcie. No, cyrk. I chciałam powiedzieć o Chinach, bo właśnie teraz patrząc na ten lockdown w Szanghaju i na tą całą politykę chińską, zero-covidową politykę, nasunęło mi się parę właśnie wniosków i na filmie Huśtawka jakieś 2 tygodnie temu zagaiłam właśnie ten temat, a teraz chciałabym ten troszeczkę temat rozwinąć. Ta polityka zero COVID, czyli taka szaleńcza polityka chińskiej dyktatury, to jednak nie jest jakaś nowość specjalna, wbrew pozorom, bo ja się dopatrzyłam właśnie do tego podobieństwa na przestrzeni ubiegłego wieku kilkakrotnie. A mianowicie rozpoczęłabym od roku 1958, kiedy właśnie wprowadzono tą politykę wielkiego skoku naprzód. W ogóle Chińską Republikę proklamowano w 1949 roku, a już kilka lat później Mao, którego ambicją było prześcignąć produkcję przemysłową Wielkiej Brytanii, no co mu się w ogóle, znaczy nie jemu się udało, jego narodowi w końcu się udało, prawda, w ostatnich latach, no aż wprowadzili nową szaleńczą kampanię, ale czyli kampanię zero COVID. Niemniej jednak Chinom udało się stać tą wymarzoną właśnie potęgą przemysłową. Ale wtedy, tak jak powiedziałam na tym filmie Huśtawka 2 tygodnie wcześniej, wprowadzono właśnie tą politykę wielkiego skoku i Mao założył sobie, że w produkcji stali no prześcignie cały świat. Ale zaczęto, no jak produkowano tą stal? Produkowano ją tak, że zaczęto przetapiać wszystko na, no właściwie nie na stal, na żeliwo. Więc to, co oni robili, to były to właśnie jakieś, tak jak mówiłam poprzednim razem, różne przedmioty metalowe użytku domowego typu miski, łyżki, garnki, nawet klamki, no i co najgorsze, urządzenia rolnicze. Wszystkich ludzi, wszystkich rolników, to było gdzieś 100 milionów ludzi, popędzono na wsie, gdzie w takich dymarkach prymitywnych właśnie przetapiano tą wszelaką stal na bardzo kruche żeliwo,
które później okazało się, że nie nadaje się do jakiegokolwiek budownictwa, więc oczywiście fiasko. Ale fiasko o tyle gorsze, że zaprzestano produkcji rolnej. I w 1958 roku jeszcze były jako takie zbiory i jeszcze było zboże, było co jeść, no ale już rok później tego nie było. I wedle różnych tam źródeł, wtedy, kiedy zapanowała olbrzymia klęska głodu, zmarło z głodu od 20 do 40 milionów Chińczyków. Kiedy Mao zorientował się, że no już dłużej to polityką się nie pociągnie, oczywiście no ludzie zaczęli się, inni politycy, buntować, krzywo na to patrzeć, to wtedy zezwolono na właśnie prowadzenie reform gospodarki, za co wziął się właśnie Deng Xiaoping i ówczesny, znaczy premier Liu Shaoqi oraz kilku jeszcze innych właśnie takich budowniczych tego wolnorynkowego, prawda, świata chińskiego. Oczywiście ci ludzie zapłacili za to swoją cenę, ale o tym powiem za chwilę. Każdy z nich zapłacił no, dosyć wysoką cenę, wręcz postradali niektórzy z nich życie. Kiedy mówiłam o tej polityce wielkiego skoku, to opowiadałam wam na filmie Huśtawka o wróblach, że Mao wprowadził walkę z czterema plagami. To miały być szczury, wróble, pluskwy oraz... Przepraszam, pluskwy potem były. Wróble, szczury, muchy i komary. No i z tymi wróblami to tak wyglądało, że walono w bębny, machano chorągiewkami, krzyczeli młodzi Chińczycy, żeby te wróble z przerażenia no, nie mogły usiąść, odpocząć. Takiemu wróbelkowi zajmowało 15 minut, żeby z wycieńczenia padł. Wtedy oni te wróble wiązali w takie długie sznury, tych wróbli, no, jeździli po miastach z tymi sznurami martwych, tym truchłem tych wróbli i pokazywali, jak właśnie jaki to wielki sukces Komunistycznej Partii Chin. Ale okazuje się, że to wcale nie było takie odosobnione. To jako ciekawostkę powiem wam, że na terenie ambasady chińskiej... Przepraszam za pomyłkę, chodzi oczywiście o ambasadę polską w Pekinie, nie chińską. Polscy dyplomaci nie mogli wytrzymać z powodu tego hałasu, dlatego że te nieszczęsne wróble chroniły się na terenie polskiej placówki, tam na drzewach. I ci wszyscy, prawda, działacze komunistyczni, którzy tam wrzeszczeli i chcieli te wróble, prawda, pozbawić ostatniego tchnienia, nie mogli się przedostać przez to ogrodzenie, niemniej jednak nie przestawali wrzeszczeć. Więc spokoju tam nie było, to dyplomaci właśnie nadal to wspominają podobno. Ale wiecie, okazuje się, że ta taka walka z naturą to nie dotyczy tylko tych iście czasów komunistycznych, znaczy walka ze szkodnikami, z plagami, bo podobnie było w Mandżurii, która była pod panowaniem, a jaka ładna uliczka, może tutaj wejdę, która była pod panowaniem Japończyków. I tam znowu walczono też, walczono ze szczurami i z muchami. I jak złapano szczura, zabito szczura, trzeba było mu obciąć ogon i ten ogon włożyć w kopertę i zanosił się na policję. Czyli to było w Mandżurii, mówię, do chińskiej tak naprawdę prowincji, ale wtedy Mandżuria stała się takim marionetkowym państwem Mandżuko, gdzie władali Japończycy. Także to nie jest tylko jakiś taki chiński komunistyczny wymysł, ta walka z plagami. Może to Azjaci tak mają. No i wtedy do butelek się właśnie, mówię, te ogony szczurze nosili w kopertach na policję, a te muchy wkładano do butelek i potem policjant liczył, ile kto tych much złapał. To opisywała Jung Chang w książce Dzikie łabędzie. Jeżeli ktoś nie czytał, to bardzo wam serdecznie polecam tę książkę. To jest pokolenie trzech kobiet, babci, córki i wnuczki. Wnuczka to jest Jung Chang, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych i napisała książkę.
Druga taka ciekawa książka to jest An Qiming, to są czerwone azalie. To też jest z okresu właśnie rewolucji kulturowej. Jeżeli Was ciekawi ta tematyka, to zachęcam. To są świetnie napisane książki, które po prostu czyta się od deski do deski bez przerwy. A Japonia, dzisiejsza Japonia, ja myślę, że oni też coś mają z tymi właśnie zwierzętami. Też taki mają podobny troszeczkę stosunek do zwierząt, dlatego że tutaj w Japonii, może gdzieś na prowincji, ale tak w tych zamieszkałych miejscach, nigdy nie uświadczycie bezpańskiego psa. Kota raczej też nie, ale no może gdzieś tam, jak ktoś się postara. No ja, no okej, raz trafiłam, ale tego kota wzięłam do domu, bo szedł za mną i za moim mężem przez 40 kilka minut i uznałam, że jeżeli kot idzie za mną jak pies, to jest znak, trzeba go wziąć. I to był mój taki w sumie jedyny kot w życiu. A, kilka dni temu miałam zdarzenie w domku w górach. Czekaliśmy na klientów, sprzątaliśmy domek. Nagle mój mąż krzyczy, bo ja zawsze zostawiam drzwi otwarte. Lubię przewiew, świeże powietrze. I mąż do mnie krzyczy, mówi: znowu zostawiałaś drzwi otwarte, zobacz co weszło do domu. Mówię, no co weszło, no może jakiś pająk, no i co tam. Ja te pająki biorę w chusteczkę i wyrzucam za okno. Ale on mówi, kot wszedł. Mówi, jak to kot, niemożliwe. No i faktycznie, wiecie, wszedł kot i spał nam na butach przy wejściu. I jakoś nam się udało tego kota skłonić, żeby wyszedł z domu, ale on się znowuż położył przed domem naszym. Że przy samym wejściu, zaraz mieli przyjeżdżać klienci i tego kotka, no musieli, no znaczy, musiałam coś z nim zrobić, bo inaczej ci ludzie musieliby przez kota przechodzić. No ale nie zdążyłam, oni przyjechali wcześniej, no więc przez kota musieli przejść. No ale później sąsiadka mi taka kochana, która mieszka na dole naszej góry, pomogła, bo pojechałam do niej, myślałam, że to jest jej kot. Zabrała tego kotka ze sobą, no chociaż zjadł nawet i się ucieszyła. Ale zabrała go, bo obie się bałyśmy, że... Znaczy ja mogłam na policję zadzwonić, oni zaraz przyjechali, bardzo chętnie. No ale to, wiecie, skończyłoby się od razu uspaniem tego kotka. Oni się nie bawili w żadne ceregiele, ratowanie kotka. Ja mu dałam mleko, sąsiadka dała mu karmę, bo ona ma dwa koty, więc miała bardzo dużo tej kociej karmy. A gdyby takie służby, prawda, zawołane przeze mnie się pojawiły, no to na pewno kotka by uśmierciły, no ale kotek niestety i tak kotek nie doczekał kolejnego dnia, bo u sąsiadki niestety dokonał żywota. To tyle o tej polityce wielkiego skoku, no która, tak jak powiedziałam, zakończyła się klęską wielkiego głodu. Jeszcze jedna sprawa, bo dużo teraz ludzi widzi Chiny jako jakaś kandydat na nową siłę rządzącą światem, na nowego policjanta świata, na nowy porządek świata pod, prawda, patronatem Chin i Rosji. Są też takie głosy. Ja w to absolutnie nie wierzę. To znaczy, nie jestem politologiem, wiem tyle, co wiem. Ale jeżeli się troszeczkę zna historię, na przykład Chin, właśnie tak o czym opowiadam i zaraz Wam powiem o większej ilości takich kampanii, bo na razie jestem przy tej kampanii wielkiego skoku naprzód. Potem była jeszcze rewolucja kulturalna, no i była polityka jednego dziecka. To wszystko Chińczykom odbiło się potworną czkawką. No i oczywiście kosztowało miliony istnień ludzkich. I teraz mamy tą prawda, ich paranoję covidową, czyli polityka zero covid. Tutaj też będą nieprawdopodobne tego konsekwencje. Tak mówi właśnie kolega, który mieszka, kolega Polak w Hongkongu, że on tam się nie martwi co teraz, a mówi, on się martwi co będzie potem. Bo to będą zmiany już nieodwracalne i te szkody będą tak wielkie, że to się już po prostu nie wróci, co było wcześniej. No, on tak uważa przynajmniej. No, człowiek, który tam mieszka 30 lat. I prowadzi interesy, nie tylko mieszka. Także dla mnie Chiny to jest kolos na glinianych nogach. To jest tak naprawdę bardzo słabe państwo. Ono zawsze było podzielone bardzo mocno i
ono nigdy nie było takim jednym państwem, tak jak Japonia zresztą. Każdy przywódca, władca takich wielkich państw o różnych tożsamościach kulturowych, etnicznych oczywiście marzy o zjednoczeniu tego kraju. Chiny ledwo sobie radzą ze sobą. One sobie wreszcie poradziły, prawda, po tylu latach różnych tragedii i klęsk. I poradziły sobie tak powierzchownie, bo to tak naprawdę to jest tylko taka glazura, uważam, z zewnątrz, prawda, którą widzimy, ale tam ten środek to dalej jest totalnie surowy. Ja tak uważam przynajmniej, że tylko co widzimy, ten blicht jest wyłącznie zewnętrzny. I kiedy ludzie mówią o nowym porządku świata pod auspicjami właśnie Chin i Rosji, to chyba zapomnieli o chociażby najbliższej historii kontaktów rosyjsko-chińskich. Można by się dopatrywać i całej genezy właśnie tej polityki wielkiego skoku naprzód oraz rewolucji kulturalnej właśnie w zepsuciu się stosunków radziecko-chińskich. Dlatego, że na początku Mao chciał, prawda, prowadzić Chinę, chciał przekształcić Chiny w mocarstwo komunistyczne, oczywiście przy pomocy Związku Radzieckiego. Ale kiedy umarł Stalin i Chruszczow bardzo skrytykował właśnie sylwetkę Stalina, to Mao się przestraszył, że jakby no da zielone światło Chińczykom, żeby zaczęli krytykować jego. I to była z przyczyn właśnie tego rozłamu w stosunkach dyplomatycznych rosyjsko-chińskich. Ale to nie tylko to. Nie należy zapominać o tym, że pod koniec XIX wieku Rosja carska odebrała Chinom tereny wielkości 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. I tutaj mam na myśli kraj nadmorski, część kraju chabarowskiego, później autonomiczny obwód amurski, żydowski obwód autonomiczny, no i część wschodniego Kazachstanu. Także Chiny oczywiście nie wybaczyły wcale Rosji przywłaszczenia sobie tych terenów i cały czas wierzyły, że je odzyskają. Poza tym drugą sprawą była taka zdrada Stalina podczas wojny koreańskiej, kiedy to Stalin posłużył się wojskiem chińskim, kazał Chińczykom pojechać na wojnę do Korei, ponieważ ZSRR było sojusznikiem Korei Północnej, ale wykorzystało właśnie chińską armię do tego, obiecali im nowoczesny sprzęt, ale okazało się później, że tego sprzętu im tak naprawdę nie dostarczono poza jakąś tam amunicją. Znaczy, nie chcieli im udostępnić obiecanych tych technologii militarnych. No i oczywiście Mao poczuł się zdradzony przez Stalina. I to jest jedna właśnie z tych przyczyn, że te stosunki się wcale dobrze nie układały i doszło do rozłamu. Kiedy doszło do rozłamu, to Chiny praktycznie zostały same. Chiny się zamknęły i wszystkich swoich ambasadorów zwołały z powrotem do kraju. Aresztowano ministra spraw zagranicznych chińskiego. Mieli tylko oba przedstawiciela wtedy w Kairze. No i oczywiście była Albania. Doszło do tak kuriozalnej sytuacji, że w latach 70. jedynym krajem, z którym Chiny utrzymywały stosunki dyplomatyczne, była właśnie Albania. Nie wiem, czy to Mao, czy to jakiś inny chiński polityk mówił, że Albania to jest taka latarnia morska na Morzu Wielkim, na tym właśnie bezbrzeżu samotności chińskiej na świecie. Czy tylko tam w oddali widzą takie światełko, to jest właśnie ta im sprzyjająca Albania, oczywiście Hodża, hodżyzm w ogóle, odmiana leninizmu, marksizmu. A wtedy właśnie to był jedyny i największy przyjaciel Chin. A ja mam z tych czasów nawet taką bardzo, bardzo bliską koleżankę, taka przyjaźń, też jedna z przyjaźni na całe życie, która właśnie w latach 70. studiowała w Chinach, Albanka, bo tylko Albańczycy mogli być w Chinach. Oczywiście też wspomina to z wielką nostalgią, ma takie zdjęcia w tych mundurkach właśnie takich maoistycznych, bo tylko w takich ubraniach chyba można było wtedy chodzić. Może mi się uda namówić ją na wywiad. Ona jest
Ona jest jeszcze jest żwawa, jest profesorem na Uniwersytecie w Tiranie, wykłada chemię analityczną. A w ogóle to ją poznałam, bo kiedy ja robiłam swój licencjat w Chinach, to ona robiła swój doktorat. No i mieszkałyśmy razem w akademiku, się zaprzyjaźniłyśmy, ja byłam u niej kilka razy w Albanii. Ona u mnie jeszcze w Polsce nie, ale była raz w Japonii. Także myślę, że ona ma też bardzo takie unikatowe doświadczenia z tamtych czasów. Kiedy to właśnie Albania była jedynym przyjaciół Chin. Także wiecie, te animozje rosyjsko-chińskie są dosyć zakorzenione, dlatego że Chińczycy zawsze mieli jakiś kompleks, przywódcy chińscy, właśnie Mao miał kompleks, że Stalin, Rosja uważa ich jedynie za jakiegoś młodszego brata, któremu należy pomagać, ale zawsze uważali Chiny za słaby kraj. No i też Chiny oczywiście totalnie nie były rozwinięte gospodarczo w porównaniu ze Związkiem Radzieckim. A właśnie kiedy zakończyła się ta polityka wielkiego skoku, kiedy położono zupełnie całe rolnictwo, z powodu tego, że przetopiono wszystkie maszyny rolnicze na to żeliwo, i to, że rolnicy zostali wywiezieni do pracy przy właśnie stapianiu żeliwa, stali tak zwanej, jak na to mówiono, to oczywiście to rolnictwo się zupełnie załamało. Po okresie wielkiego skoku była rewolucja kulturalna, kiedy także rolnictwo zupełnie podupadło i efekt był taki, że zbiory rolne w 1977 roku, produkcja rolna, wynosiła tyle samo, co za panowania dynastii Han. A dynastia Han panowała 200 lat przed naszą erą. Także zobaczcie, do czego doprowadziły te wszystkie chińskie pomysły. Produkcja rolna w Chinach spadła o 75%. Produkcja przemysłu ciężkiego o 47%, przemysł lekki o 22%, natomiast handel zagraniczny zupełnie przestał istnieć. Tak zrujnowano wtedy gospodarkę chińską. Oczywiście wtedy już było tak bardzo źle, tak jak powiedziałam, prawdopodobnie może i 40 milionów Chińczyków zmarło z głodu na skutek tej klęski i wtedy Mao zezwolił tym bardziej właśnie radykalnym politykom, aby zreformowali gospodarkę. I tutaj wszedł właśnie na arenę Liu Shaoqi, który nadal był, ale był w cieniu, Deng Xiaoping i inni właśnie architekci tych zmian. W ciągu kilku zaledwie lat postawili tę gospodarkę na nogi. Chińczykom znowu zaczęło się żyć lepiej, zapanowała jako taka prosperita, ale Mao poczuł się zagrożony, dlatego że wszyscy, obwiniali go za ten wielki skok na życie Chińczyków chyba. I jedynie po jego stronie stał generał Lin Biao, który trzymał w rękach całą armię. I on tą armię oczywiście indoktrynował pod kątem maoizmu. Chociaż ten Lin Biao też zapłacił za to później jakąś cenę, za udział w polityce Mao. Ponieważ będąc w pewnym okresie po rewolucji kulturowej drugim człowiekiem w państwie, zginął w jakiejś katastrofie lotniczej, ponieważ Mao i jego zwolenników doszły słuchy, iż Lin Biao planował zamach na Mao. Zginął gdzieś w tym właśnie w tej katastrofie lotniczej, chyba w samolocie wojskowym, jeśli dobrze pamiętam. Ale jego ciała nigdy nie zidentyfikowano, twierdzono, że zostało zwęglone. I tak naprawdę nie wiadomo, jak to do końca było z tym Lin Biao. Ale nim jeszcze Lin Biao zaplanował zamach, to razem z Mao doprowadzili do tej rewolucji kulturalnej. To znaczy wymyślił ją Mao Tse-tung, ale bez wsparcia armii, generalicji, nic z tego by nie wyszło z jakiejś paranoicznych pomysłów właściwie już starca. Mao nawet za czasów rewolucji kulturalnej, żeby pokazać, że jeszcze jest w pełni sił, przepłynął nawet rzekę Yangtze. Miał 80 kilka lat wtedy już, kilka lat przed swoją śmiercią. To miało twierdzić Chińczyków w przekonaniu, że może on wie, co robi, prawda? Że Chiny są w rękach silnego, rozsądnego przywódcy. W ogóle przekraczanie rzek ma taką bardzo głęboką symbolikę.
bo zawsze otwiera to jakieś nową historię, nowy etap historii. Na przykład Juliusz Cezar przekroczył Rubikon i wtedy właśnie, kiedy walczył z Pompejuszem o właśnie prymat w imperium i w ten sposób rozpoczął wojnę domową w Rzymie. Jerzy Waszyngton znowuż przeprawił się przez rzekę Delaware w burzy śnieżnej, no i zmienił w ten sposób przebieg amerykańskiej rewolucji. Mao Tse-tung, czy też jak się mówi po chińsku, Mao Zedong, urodzony w 1893 roku, mając 73 lata, 16 lipca 1966 roku, miał w godzinę przepłynąć 15 kilometrów, czyli przepłynąć Yangtze w okolicach Wuhanu. Mao w ogóle od młodości uwielbiał pływać. Nawet już jak był bardzo stary i schorowany, to miał jakiś tam basen w swojej posiadłości i codziennie tam udawał się troszeczkę popływać. Znane są jego przepłynięcia na przykład rzeki Perłowej w pobliżu Kantonu, czy też płynącej przez Kanton, rzeki Xiang w Changsha, z której pochodził, czy właśnie Yangtze w okolicach Wuhanu. A z tą rzeką Perłową wiąże się taka też anegdota, bo tam było mnóstwo jakichś odpadów z fabryk, no i ścieków. Tam pływały po prostu ludzkie odchody. A on mimo tego tam to przepłynął ostro, pomimo sprzeciwu jego wszystkich doradców. No i to przepłynięcie przez Mao w 1966 roku Yangtze miało być właśnie takim symbolem jego powrotu do władzy, bo on do tej pory po tym właśnie wielkim skoku sprawował władzę tylko symbolicznie. I miało to pokazać, że Mao jest silny, prawda, i fizycznie, i psychicznie, i może prowadzić naród ku świetlanej komunistycznej przyszłości. Jest taka znakomita książka napisana przez osobistego nadwornego lekarza Mao, który nazywa się Li Zhisui. I on napisał książkę Prywatne życie przewodniczącego Mao, nie wiem czy ona jest po polsku, gdzie właśnie napomina, że Mao był nałogowym palaczem, był uzależniony od środków nasennych, no i był seksoholikiem. Także dobrym zdrowiem to on się raczej nie cieszył, aczkolwiek kiedy był młody, to zawsze podkreślał, że człowiek to zwierzę, a jako zwierzę najważniejszy dla niego jest ruch. A jako, że jest zwierzęciem rozumnym, no to jego ruch zawsze ma jakiś cel. I najśmieszniejsze i najciekawsze z całej historii jest to, że według właśnie gazety People's Daily Mao przepłynął w godzinę dystans 15 km, co oznacza, że on przepływał w sekundę 3,8 metra. A złoty medalista chiński z Olimpiad w 2012 roku, rok wcześniej na Mistrzostwach Świata, ustanowił rekord, gdy przepłynął 1500 metrów, 10 razy krótszy dystans, z szybkością 1,7 metra na sekundę. Czyli Mao, 73-letni Mao, przepłynął dwa razy szybciej, miał dwa razy szybszy rekord niż medalista, niż olimpijczyk, czyli gwiazda pływania w Chinach. No można się popłakać, tylko chyba ze śmiechu. Nie powiedziałam jeszcze, że Mao zawsze miał taką obsesję na punkcie właśnie kapitalizmu i tak samo oskarżał Związek Radziecki o to, że ma imperialistyczne zapędy. No i to samo stało się właśnie z tymi architektami reform po wielkim skoku. I Mao zaczął się oczywiście niepokoić, jak już ludzie mieli znowu co jeść, zakupiono 6 milionów zboża z zagranicy w 60 roku. No i Mao, czując, że traci pozycję w Chinach, skonstruował rewolucję kulturalną. Rewolucji kulturalnej podparł się milionami czerwonogwardzistów, czyli takiej młodzieży, której oczywiście którą zindoktrynowano, której wyprano kompletnie mózgi i zachęcono ich do szukania wroga. Już za czasów Wielkiego Skoku w ogóle zabroniono udziału w Wielkim Skoku ekonomistom i intelektualistom. Byli oni szykanowani i była cała kampania oszczerstw, ale jeszcze nie było tak źle jak za czasów rewolucji kulturalnej. Żona Mao. Warto tu jeszcze nadmienić, że Jiang Qing była czwartą żoną Mao Tse-tunga. Zresztą wszyscy z tych kacyków komunistycznych w Chinach mieli po kilka żon. 3-4 żony to był standard, no ale nie naraz, tylko jedna po drugiej, ponieważ nie mogli już mieć konkubin jak dawniej. Ale mimo wszystko lubili zmieniać sobie kobiety.
Ojciec Jiang Qing miał w ogóle taki zakład stolarski, był stolarzem. Natomiast nieznane jest nazwisko jej matki, ale była ona konkubiną tego jej ojca, ojca Jiang Qin, a prawdopodobnie również prostytutką. Kiedy Jiang Qin miała 12 lat, umarł jej ojciec, zamieszkała z matką i musiała pracować jako małe dziecko w fabryce tytoniu. Chociaż marzyła zawsze o karierze aktorskiej. Jiang Qin, która była jakąś aktorką chyba ze Spalonego Teatru, czy jakoś powiedzmy niespełnioną gwiazdą teatru, postanowiła zrewolucjonować operę chińską i przeflancować ją w operę rewolucyjną. Zaczęto w ogóle rabować, dewastować wszelkie dzieła sztuki, muzea, książki, szachy. Zabroniono rodzicom śpiewać kołysanek dzieciom. Dzieciom nie wolno było puszczać latawców, bo to wszystko było uważane za jakiś burżuazyjny nawyk, burżuazyjny zwyczaj. Tu chciałam jeszcze dodać, że Jiang Qin skończyła bardzo marnie, bo wraz z aresztowaniem bandy czworga, do której należała, została skazana na karę śmierci, którą później umorzono i skazano na dożywocie, ale ona w więzieniu, ona nie mogąc znieść tego, że do końca życia będzie zamknięta, popełniła samobójstwo, powiesiła się. Dzięki Bogu, Bogu chyba niebios Chin, Zhou Enlai, czyli też czołowy chiński polityk, który był premierem przez cały czas właśnie tej trwania Chińskiej Republiki Ludowej. Zhou Enlai był pierwszym premierem Chin i sprawował tę funkcję od 1949 roku do 1976 roku. Przez pierwsze lata sprawowania funkcji premiera był nawet równolegle ministrem spraw zagranicznych. Znany był z tego, że zdystansował się od tych chińskich ekstremistów, starał się ratować chińską gospodarkę oraz chronić chińską kulturę. A mnie z Zhou Enlai łączy ta sama alma mater, dlatego że ja ukończyłam uniwersytet w Tiendzinie, Uniwersytet Nankai, gdzie w ogóle tam stoi taki potężny pomnik Zhou Enlai'a i wszystkie zdjęcia pamiątkowe mieliśmy robione właśnie pod jego pomnikiem. Zhou Enlai, gdy skończył uniwersytet w Tiendzinie, miasto Tiendzin, Uniwersytet Nankai, to wyjechał na studia do Tokio, czyli jakby idę jego śladami, a później do Francji, studiował w Marsylii, gdzie założył też sektę, powiedziałabym, oddział może tej Chińskiej Partii Ludowej. A tutaj udało mi się nawet odnaleźć zdjęcie z tamtych czasów, właśnie zdjęcie mojego roku na tle tego pomnika Zhou Enlai'a. Znaczy nie udało się odnaleźć, bo ja tutaj w Japonii nie mam żadnych swoich starych zdjęć, ale mój tato właśnie je odnalazł i zeskanował i wczoraj mi przysłał mailowo. Także mam tu kilka zdjęć, które wam pokażę. No, pamiątka historyczna. Także jeżeli jakoś mi nie rozpoznaliście na poprzednim zdjęciu, to daję tutaj powiększenie. Jestem trzecia z lewej, siedzę wśród dziewcząt. Tak w ogóle to ja na tym olbrzymim Uniwersytecie Nankai byłam jedyną studentką z Zachodu, jedyną kobietą z Zachodu. Było kilku Bułgarów jeszcze. Ale na moim roku no, nie było nikogo. Ja studiowałam ekologię, biologię środowiskową. To był nowy kierunek. Wszyscy studenci to byli z jakiejś wsi z całych Chin. No nie ukrywam, że mieli pierwszy raz w życiu kontakt z człowiekiem z Europy. I czułam się no, dosyć osamotniona, dlatego że chłopcy to w ogóle pierzchli na mój widok, uciekali, bali się mnie. No dziewczyny bardziej, już widzicie, tu jest grupka naszych dziewczyn, były skłonne do kontaktów, ale do takich bliższych to nie za bardzo. No tylko jedna z tych dziewcząt często mnie odwiedzała, to jest ta najbardziej po prawej. Chociaż ona akurat stała dla niej sympatią, to chciała kontaktów nawet zbyt bliskich, więc no też klapa. No dobra, ale wracam teraz do Zhou Enlai'a. A następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii i przebywał w Edynburgu, gdzie też chyba studiował. No i dlatego być może między innymi został potem ministrem spraw zagranicznych. W przeciwieństwie do Mao pochodził z mandaryńskiej, bardzo zamożnej rodziny, a Mao był synem chłopa, co prawda też zamożnego,
No ale zawsze był taki troszeczkę jednak nieokrzesany. 7 lat temu wybuchł ogromny skandal w Chinach, bo ukazała się książka autorstwa hongkongijskiej pisarki, która twierdzi, że Zhou Enlai był gejem, pomimo tego, że był żonaty. No był to wielki skandal, bo chociaż homoseksualizm nie jest jakby prawnie oficjalnie zakazany w Chinach, no ale oczywiście wzbudza dezaprobatę, zwłaszcza w wydaniu takiego, prawda, znanego polityka, który powinien, prawda, cieszyć się nieskalaną, nienaganną moralnością. No i tak jak mówiłam na moim poprzednim filmie zatytułowanym Huśtawka, najciemniej jest pod latarnią jednak, że te osoby, które najbardziej jakby ganią homoseksualizm, często nimi sami są. Wysłał wojsko do zakazanego miasta, żeby je ochronić przed właśnie zniszczeniem, przed tych bestialskich czerwonogwardzistów Hunwejbinów. Ci Hunwejbini niszczyli wszystko. To była niewykształcona, dzika młodzież, która po prostu miała świetną okazję do rozruby, do rozładowania jakichś młodzieńczych, prawda, zapędów, młodzieńczych agresji, hormonów i tak dalej. Więc oni niszczyli wszystko, co stało na ich drodze. Rabowano ludzi, torturowano ludzi, których uważano za kontrrewolucjonistów. Później Deng Xiaoping 99% z nich zrehabilitował, no ale większość tych ludzi już była albo okaleczona, albo nieżywa. No i tylko tyle, że zostali zrehabilitowani w Chinach. To nie była tylko walka właśnie z tymi wszystkimi nawykami burżuazyjnymi, niszczenie zabytkowych, burżuazyjnych mebli, eleganckich ubrań, książek, szachów, płyt gramofonowych, ale to był także okres potwornych czystek. I na przykład żona Liu Shaoqi był przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej od 1959 roku do 1968 roku. Studiował on w Moskwie i był zwolennikiem centralnego planowania gospodarki oraz rozwoju przemysłu ciężkiego na modłę radziecką. Liu Shaoqi, z uwagi na swoje poglądy i na to, że skrytykował, znaczy był bardzo sceptycznie nastawiony do tej kampanii Wielkiego Skoku Naprzód, został uznany za zwolennika linii burżuazyjnej. Tutaj jest na zdjęciu ze swoją żoną, właściwie wdową na tym zdjęciu. Nazywała się Wang Guangmei. Pochodziła z dość dystyngowanej rodziny, jej ojciec był ministrem, dyplomatą. Ona sama posługiwała się 3 językami, francuskim, rosyjskim, angielskim. Miała dyplom z fizyki i zamierzała studiować na Stanfordzie i Uniwersytecie Chicago, gdzie miała robić doktorat z fizyki atomowej. Została nazwana burżuazyjną paniusią i musiała nosić, chodzić w jakimś worku ze szmacie i na szyi zawieszono jej naszyjnik z piłeczek ping-pongowych. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu jest prowadzona przez jakiegoś Hunwejbina w tym łańcuszku. No i ubrana jest w ten worek, o którym mówiłam. Zobaczcie tutaj. Ale to jeszcze mało w porównaniu z tym, co przeżyli inni. Na przykład jeden z polityków musiał klęczeć na podłodze. Na ziemi przed 40 tysiącami żołnierzy. Deng Xiaoping był też prowadzony ulicami miasta ze związanymi rękoma. Tak znany polityk. Wszyscy byli upokorzeni, poniżeni. Ale ja myślę, że chyba jedną z najwyższych cen zapłacił Liu Shaoqi, który pewnego dnia zniknął i później znaleziono go kilka lat później gdzieś w więzieniu martwego. Okazało się, że umarł w więzieniu, ponieważ nie udzielono mu pomocy medycznej. A syna Deng Xiaopinga, który nazywał się Deng Pufang, czerwonogwardziści Hunwejbini zrzucili z jakiegoś trzeciego, czwartego piętra i został kaleką. Tu na zdjęciu jest Wang Pufang, który był najstarszym synem Deng Xiaopinga, urodzonym w 1944 roku. Już tutaj jako senior i stał się zagorzałym właśnie takim bojownikiem o prawa ludzi niepełnosprawnych. Hunwejbini wyrzucili go z okna 3-piętrowego budynku na Uniwersytecie Pekińskim.
i zabrano go do szpitala, ale tam odmówiono go przyjęcia i dopiero w kolejnej klinice go zdecydowano się przyjąć, ale było już za późno i Deng Pufang został na całe życie sparaliżowany. Także oni między sobą, powiedzmy, to nie tylko gnębiono, prawda, ród, to było coś najgorszego, co człowiek potrafi zrobić drugiemu człowiekowi. I to nie było tylko wśród ludu, ale to także się działo na najwyższych szczeblach, czyli takie zupełne zdziczenie, jakieś bestialstwo, które wyszło z ludzi. Nie wiem, czy to zawsze wychodzi z człowieka w takich sytuacjach, ale w Chinach to miało miejsce. Kolejną kampanią, trzecią, tak, więc mamy tą kampanię Wielkiego Skoku, rewolucję kulturalną, która oczywiście też zakończyła się głodem, milionami, dziesiątkami milionów ofiar, bo wszystkich intelektualistów w celach reedukacji, czyli nauczycieli, urzędników, prawników, poetów, pisarzy, wypędzono na wieś, gdzie żyli w komunach i bardzo pracowali ciężko fizycznie, do czego zupełnie nie byli, może nie niestworzeni, ale no nie byli przyzwyczajeni i oczywiście umierali, chorowali, nie wszyscy wrócili do miast, kiedy zakończył się ten terror tej rewolucji. A rewolucja zakończyła się wraz z aresztowaniem bandy Czworga, która po śmierci Mao rościła sobie prawo do władzy, chciała znowu przejąć władzę w Chinach. Między innymi właśnie to była Jiang Qing, czyli ta żona Mao od opery, która chciała właśnie przekształcić pekińską, chińską operę w operę rewolucyjną. Kolejną taką, słuchajcie, polityką, kompletnie szaleńczą, obłąkaną, była polityka jednego dziecka. Polityka jednego dziecka to była najdłuższa z tych wszystkich kampanii. Rozpoczęto ją w roku 1977 i uważano, że dzięki niej do roku 2005 narodzi się mniej 250 milionów Chińczyków. Tak w ogóle to ta cała polityka jednego dziecka miała swoje duże, prawda, korzenie w eugenice. Dlatego, że ludzi dobierano, mężczyzn i kobiety, żeby dać im pozwolenie na pobranie się i spłodzenie potomka, to najpierw ich testowano pod względem właśnie zdrowia fizycznego i psychicznego. Jeżeli któreś z małżonków, załóżmy, no miało jakiś uszczerbek na zdrowiu fizycznym, czy też psychicznie gdzieś tam znaleziono jakieś niedoskonałości, to tym ludziom nie pozwalano się pobrać i no nie mogli stworzyć związku małżeńskiego i płodzić dzieci. Także taka, no słuchajcie, eugenika w czystej formie. I to w latach 70. Że polityka jednego dziecka był to najdłuższy okres tych wszystkich obłąkańczych kampanii, bo trwało on od roku 1977 do 2015. I na początku można było mieć tylko jedno dziecko. Rodzice na wsiach dostawali zgodę na drugie dziecko pod warunkiem, że to pierwsze dziecko było albo dziewczynką, albo było chore psychicznie, albo niedorozwinięte umysłowo. No stawiono na równi. Dziewczynka, chore psychicznie, niedorozwinięte. No i oczywiście, no co robiły Chinki? Było mnóstwo aborcji. Aborcja w Chinach chyba zawsze była chlebem powszednim. Poza aborcjami były też aborcje oczywiście przymusowe, bo przymuszano ludzi nieraz do aborcji, kobiety, do sterylizacji. Były przypadki nie tylko aborcji w 8 czy 9 miesiącu, nawet były przypadki aborcji, kiedy dziecko już było w kanale rodnym albo wręcz się już urodziło. Także to są jakby dla nas no, niewyobrażalne okrucieństwa, które tam w tych Chinach miały miejsce za czasów tej polityki jednego dziecka. Natomiast na dwoje dzieci mogły sobie pozwolić rodziny bogate. Dlatego, że jeżeli powiedzmy ktoś miał nawet chłopczyka pierwszego i zapragnął mieć drugie dziecko i miał drugie dziecko, to wtedy trzeba było płacić taką grzywnę. I opłatę za obsługę, ta opłata za obsługę to była opłata za edukację, opłata za ubezpieczenie zdrowotne. I były to wysokie koszty, na które no stać było nielicznych i ci nieliczni oczywiście mieli tych dzieci, ile chcieli. No ale ludzie biedni, niestety, jeżeli Chinka zaszła w ciążę z dziewczynką, no to usuwała ciążę i
czekała, aż się pojawi chłopiec. I to było takie najprostsze rozwiązanie. Kiedy Chińczycy zauważyli, że ten spadek urodzin wcale tak na dobre im nie wychodzi, dlatego że to kolejny nonsens chiński, okazało się, że nie będzie komu w tym starzejącym się społeczeństwie zdrowych seniorów, że nie będzie komu płacić ubezpieczenia dla właśnie tych cieszących się świetnym zdrowiem, świetną formą starszych ludzi, bo Chińczycy bardzo dbają o zdrowie. Jak się pojedzie do Chin, to jeszcze za moich czasów już było, a teraz słyszałam, że nadal, no to rankiem w parkach seniorzy ćwiczą, tai chi, tańczą, biegają, dbają o formę sportową, no i żyją długo. Dlatego okazało się nagle, no nikt się nie domyślił wcześniej, że nie będzie komu płacić emerytur, nie będzie z czego właśnie generować emerytur oraz no, drogich kosztów, mimo wszystko leczenia opieki medycznej. No wtedy Chińczycy oczywiście znowu poszli po rozum do głowy, w której tej głowie chyba już niewiele zostało, no ale coś tam jeszcze były, jakieś resztki, i postanowili zmienić tą politykę w taki sposób, że jeżeli oboje rodzice byli jedynakami, to od 2013 roku mogli mieć dwoje dzieci. A w roku 2016, kiedy się okazało, że ta polityka zaskutkowała jakby brakiem 300 milionów Chińczyków, że urodzić się mogło nie 250 milionów, ale nawet 300 milionów, których no jednak zaczęło brakować w tym społeczeństwie, no bo została zachwiana równowaga. No to wtedy zezwolono w 2016 roku na dwoje dzieci, a rok temu, w 2021, na troje. Widocznie pali im się grunt pod nogami. Ale wiecie, jeszcze jest taka inna ciekawostka, do czego doprowadziło właśnie, doprowadziła ta no, schizofreniczna polityka. Ona doprowadziła do tego, że okazało się pewnego pięknego dnia, że w Chinach jest 40 milionów kawalerów. 40 milionów mężczyzn, dla których nie ma kobiet, nie ma żon, nie ma kto im dziecka urodzić, no nie ma kto, no wiecie, no być żoną, tak? Ja już nie mówię o jakichś pracach domowych, no o wszystkim, prawda? No i co zaczęli robić niektórzy Chińczycy? Ci Chińczycy z tych południowych prowincji zaczęli korzystać z bardzo rozwijającego się handlu ludźmi. I ja na ten temat kiedyś prowadziłam badania, jeszcze jak miałam takie doktorskie ambicje, pisałam swoją pracę doktorską, natrafiłam na takie plemiona na granicy Chin z Laosem albo na granicy Chin z Birmą. Jedno z tych plemion nazywało się Aka. Więc co tam się odbywało? Ponieważ te plemiona to byli ludzie, też to były kobiety, młode dziewczyny, oczywiście raczej niewykształcone. Dziewczyny, które nie mówiły po chińsku. Ja spotkałam mnóstwo takich młodych, nawet nie młodych, kobiet w Chinach, które nie znały chińskiego. Takie może opowieść na jakąś inną sposobność. Ale sama to przeżyłam, kiedy mnie brano za Chinkę, mimo mojego wyglądu. To myślę jakaś Xinjiangu, może jakaś Ujgurka. Bo nawet same te Chinki, no ja mówiłam po chińsku, one nie. W każdym razie te właśnie kobiety z tych różnych plemion, które żyją po obu stronach granicy, często te kraje, na przykład Chiny, Laos, dzieli tylko rzeka, przedziela. No i ktoś taką, prawda, dziewczynę z jakiegoś plemienia, jej, prawda, rodak z tego samego plemienia zza rzeki zabrał. Ona nawet nie wie, że przekroczyła granicę państwa. No i została na siłę, prawda, ożeniona z jakimś właśnie takim kawalerem, jednym z tych 40 milionów. Oczywiście te kobiety były źle traktowane przeważnie, dlatego że no to były proste dziewczyny, przyzwyczajone do jakichś swoich korzeni, swojej etniczności, swojego języka. Często wykradali właśnie ludzie z tych samych plemion, ale potem sprzedawali je dalej. I one szły gdzieś tam bardziej w głąb Chin i okazywało się, że ani chińskiego nie znają, ani tego życia, ani tych zwyczajów, były zwyczajnie nieszczęśliwe. Także do tego typu tragedii tam doszło. I teraz podsumowując, no jak myślicie, że te Chiny, które sobie nigdy nie poradziły z żadnym z tych swoich szalonych, kosmicznych pomysłów, myślicie naprawdę, że te Chiny są w stanie zapanować nad światem? To są jakieś baśnie. Do tego może być ktoś, kto w Chinach może nie tyle nie był, nie mieszkał, nie znał Chin, nie ma pojęcia o tym kraju, bo to też można się z książek dowiedzieć. Nie trzeba tam mieszkać wcale, w
bardzo lat, co ja i znanych mi parę osób jeszcze. To po pierwsze. A po drugie, no teraz mamy, ja dlatego jak patrzę na to zero COVID politykę, no to widzę ten sam obłąkańczy manewr, jak właśnie z wielkim skokiem, rewolucją kulturalną, polityką jednego dziecka. To jest to samo i to jest kolejny dowód na to, że Chiny to jest naprawdę kolos na glinianych nogach, który sobie no nie radzi. Zawsze nie chcę teraz, nie jest teraz ani miejsce, ani czas, żeby wnikać w powody tego, dlaczego tak właśnie jest z Chinami, bo to na pewno jest bardzo skomplikowana kwestia, żeby dojść do tego. Natomiast ja przygotowałam się taką niespodziankę, dlatego że zadzwoniłam do koleżanki w Szanghaju w czasie lockdownu. I to Was pewnie zaszokuje. Być może zaszokują Was jej poglądy i poglądy jej męża, bo miałam okazję przeprowadzić krótką rozmowę z obojgiem. No i powiem, że mnie zaskoczyła jej reakcja, bo ja myślałam, że mimo wszystko ona będzie mówiła inne rzeczy. A co mówi, to zapraszam Was do zobaczenia właśnie tych moich rozmów, które nagrałam. Kochani, i ponieważ przedłużyło się już troszeczkę tutaj mój filmik w Yokohamie, to na temat zero COVID polityki te moje rozmowy z moimi przyjaciółmi, z Chińczykami, to ja proponuję na drugą część, którą postaram się w ciągu kilku dni opublikować. I pamiętajcie, że są napisy, ja nigdy nie daję czegoś obcojęzycznego bez napisów. Jeżeli nie mówię po polsku, to na pewno znajdziecie opcję przełączenia napisów na z chińskiego, japońskiego, czy angielskiego, czy rosyjskiego na przykład. Także serdecznie Was zapraszam. Na pewno Was zaskoczy to podejście do lockdownu moich znajomych, bo mnie również bardzo zaskoczyło. I nie wiem, czy tak nie myśli większość Chińczyków zamieszkałych w Chinach. Także na tym chciałabym zakończyć ten odcinek, który jest właśnie ogólny o tych wszystkich obłąkańczych kampaniach chińskich, o tym szaleństwie i o tym, że jeżeli na to się spojrzy, to naprawdę widać, że nie ma szans na to, aby Chiny kiedykolwiek poprowadził jakiś nowy porządek świata. To może być jakiś epizod. Nie no, Chiny nie mogą sobie same ze sobą poradzić. Jakby Chiny mogły jeszcze kontrolować jakieś drugie państwo. A co mówiąc o świecie czy o bloku państw, to jest niemożliwe. Chiny znowu dostały potężny cios w brzuch. Chiny leżą, Chiny są na plecach. Teraz Chiny, zajmie to na pewno jeszcze kilka dobrych lat, nim się podniosą z tego, bo to są skutki nie tyle upadku tej gospodarki, dewastacji gospodarki, małych biznesów. Myślę, że to też podziało bardzo na mentalność chińską. Chińczycy podnieśli się z tej jakiejś niewoli, z tych różnych klęsk, głodu, czystek, innych rabowań, tortów, rabowania i tak dalej. I zaczęły Chiny prosperować, ludzie zaczęli żyć, zaczęli podróżować. Na wszystko było ich stać, mogli cieszyć się życiem i nagle dostali taki po prostu, tak obuchem w głowę. Myślę, że duże będą skutki właśnie psychiczne tego wszystkiego. No oczywiście gospodarcze, to nawet nie wgłębiam się w tym momencie. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam Was na część kolejną, która będzie traktowała właśnie o lockdownie i będziecie tam mieli głosy prawdziwych Chińczyków ze środka Chin. Dziękuję, dobranoc.